Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Powagowanych. Prosiliście o kolejne materiały z silnikami 1.8 Turbo. Spróbujemy spełniać Wasze oczekiwania i dzisiaj odpowiedź na to. Robert pokaże Wam dziś, jak analizować logi turbiny, jakie parametry są poprawne, a jakie nie i co mogą oznaczać. Zapraszam do Roberta. Zanim przejdę do tematów turbin, mam do Was, widzowie, małą prośbę. Bardzo często przygotowując się do kręcenia odcinków, pisząc scenariusze czy zdobywając wiedzę merytoryczną, nie wiemy tak do końca, jakiego słownictwa używać i jak dogłębnie pewne kwestie powinniśmy dla Was tłumaczyć. Bo tak na dobrą sprawę, nie wiemy, jak bardzo Wy, widzowie, jesteście zaawansowani w kwestiach, nazwijmy to, mechaniczno-technicznych. Stąd mamy taki pomysł, żeby przy okazji tego i może kilku następnych odcinków robić takie małe ankiety. I tu do Ciebie, widzu, jest prośba. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę i wybierz odpowiednią dla Ciebie opcję. Poziom podstawowy oznacza, że dopiero wdrażasz się w tematy motoryzacyjne. Średnio zaawansowany, no to wiadomo, zdobywasz pewną wiedzę, interesujesz się zagadnieniami mechanicznymi, może sam dokonujesz jakichś drobnych napraw. I zaawansowany, no to wiadomo, hobbystycznie lub zawodowo zajmujesz się mechaniką samochodową, sam tuningujesz, sam może modyfikujesz czy naprawiasz swój samochód. Oczywiście cała ankieta jest w pełni anonimowa, a nam to pomoże, żebyśmy te odcinki przygotowywali w taki sposób, żeby dla Was po prostu się lepiej oglądało. Z góry dzięki. Przechodząc do typowo już turbin. W większości silników 1.8 turbo z grupy WAG jest zastosowana turbina o oznaczeniu K03. Jest to stosunkowo prosta turbina o stałej geometrii. Jeśli nie wiesz, czym się różni dokładnie stała geometria i zmienna geometria, jeśli chodzi w temacie turbin, zachęcam Ciebie do obejrzenia naszego filmu, w którym wszystko dokładnie jest wytłumaczone. Znajdziesz go również klikając w prawym górnym rogu. Na początku nieco ogólnego wytłumaczenia. Turbiny mamy za zadanie przy pomocy sprężania dostarczyć odpowiednio dużo powietrza do kolektora dolotowego, tak żeby silnik mógł używać możliwie najlepszej i najwydajniejszej mieszanki paliwowo-powietrznej. A więc zagadnienia, które nas interesują w przypadku turbin, to po pierwsze, czy turbina utrzymuje stałe ciśnienie do ładowania? Po drugie, czy turbina nie przeładowuje lub nie doładowuje tego ciśnienia? Po trzecie, czy turbina odpowiednio szybko wstaje, czyli czy odpowiednio szybko zaczyna pompować to powietrze? I po czwarte, czy poprawnie działają wszystkie zawory odpowiadające za kierowanie lub upuszczanie wygenerowanego ciśnienia? Wszystkie te kwestie, o których powiedziałem, jesteśmy w stanie sprawdzić za pomocą logu dynamicznego z grupy 115. Jeśli nie do końca wiecie, czym są logi lub czym się różnią na przykład logi statyczne od logów dynamicznych, zachęcam, byś kliknął w prawym górnym rogu i tam znajdziesz film dotyczący logów, w którym wszystko tłumaczymy. W takim razie przechodzimy do komputera i otwieramy nasz log. Zawiera on następujące kolumny. Timestamp, czyli znacznik odstępu czasowego poszczególnych odczytów. RPM, czyli obroty silnika w momencie danego odczytu. Load, czyli procentowe obciążenie silnika. Tak naprawdę jest to obliczane na podstawie po prostu kilku innych parametrów pracy silnika. Co ciekawe, widzimy tutaj wskazania grubo powyżej 100%, ale spokojnie, w silnikach 1.8 turbo wartości w okolicach nawet około 150% i więcej nie są aż takim niczym dziwnym. Na końcu dwie kolumny nazwane Absolute Pressure. Pierwsza z nich pokazuje ciśnienie zadane, czyli jakie ciśnienie turbina powinna osiągnąć przy maksymalnym otwarciu przepustnicy według mapy komputera. Natomiast druga kolumna pokazuje, jakie ciśnienie turbina faktycznie wygenerowała. Bardzo ważne jest tu słowo absolut, oznaczające wartość bezwzględną, czyli dodane ciśnienie otoczenia plus to, co turbina faktycznie dodmuchała. Więc mając powiedzmy wartość 200, oznacza, że turbina dodmuchała około 1,1 bara. Ok, wszystko mamy jasne, więc czas przejść do analizy
Na co powinniśmy zwracać uwagę? Po pierwsze, interesuje nas kwestia, czy turbina utrzymuje w miarę stabilne ciśnienie do ładowania i nie ma tam żadnych niechcianych wahań. Przeglądając z góry na dół kolumnę dotyczącą ciśnienia zmierzonego, widzimy, że turbina pracuje prawidłowo, czyli płynnie zwiększa ciśnienie. Kiedy trzeba, to utrzymuje stały poziom doładowania, a kiedy wraz ze wzrostem obrotów ciśnienie doładowania powinno się delikatnie zmniejszać, też tak się dzieje. Więc utrzymywanie ciśnienia jest jak najbardziej ok, możemy ten punkt odhaczyć. Dalej. Chcemy wiedzieć, czy turbina nie przeładowuje lub nie doładowuje ciśnienia. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Ciśnienie faktycznie zmierzone powinno jak najbliżej odpowiadać ciśnieniu zadanemu w mapie. Jak widzimy, odczyty całkiem ładnie nam się pokrywają, więc po prostu wszystko gra. Spostrzegawszy widzowie z pewnością zauważą, że na początku odczytu zmierzone ciśnienie jest dużo niższe od tego zadanego. Przyczyna tego jest bardzo prosta. Silnik nie był pod pełnym obciążeniem. Zwyczajnie mówiąc, pedał gazu nie był na samym początku loga wciśnięty do oporu, więc nie było potrzeby pompowania ciśnienia. Z tym wiąże się kolejna sprawa. Czy turbina odpowiednio szybko staje? Tutaj interesuje nas sam początek tabeli. Mniej więcej przy 1800 obrotów pedał gazu zostaje wciśnięty i widzimy, jak obciążenie silnika wzrasta. I też widzimy, że wraz ze wzrostem obciążenia silnika wzrasta również zmierzone ciśnienie do ładowania i dość szybko uzyskuje ono ciśnienie zadane według mapy i na nim się zatrzymuje, więc szybkość wstawania turbiny jest w normie. Gdybyśmy widzieli, że obciążenie silnika wzrasta, a to ciśnienie zmierzone dość leniwie wstaje i dopiero po kilku, powiedzmy 5-10 odczytach, licząc od momentu wysokiego obciążenia silnika, to ciśnienie jest osiągane, wtedy możemy domniemywać, że turbina ma pewien problem. Może to być spowodowane na przykład zaworem N75, może to być wirnik turbiny, nie będziemy tutaj się tym zajmować. Większość parametrów turbiny na logach mamy sprawdzone i widzimy, że jest ona w całkiem niezłej kondycji. Na dobrą sprawę powinniśmy jeszcze sprawdzić jedną rzecz, której niestety tutaj na tych logach nie mamy. Mianowicie, co się dzieje w momencie gwałtownego odpuszczenia pedału gazu. W momencie całkowitego odpuszczenia pedału gazu powinniśmy na logach zauważyć gwałtowny spadek ciśnienia zmierzonego. Oznaczałoby to wtedy, że poprawnie zadziałał zawór upustowy turbiny i spaliny zamiast do dalszego napędzania turbiny zostały przekierowane do wydechu. To tyle z takiej podstawowej diagnostyki turbiny na podstawie logów. Wszystkie te parametry mamy w miarę w normie. Turbina utrzymuje w miarę stabilne ciśnienie, dosyć szybko wstaje. Jakby wszystkie te parametry są w miarę ok. To, co powinno nas zaniepokoić, gdybyśmy zauważyli to w logach, to przede wszystkim powolne wstawanie turbiny, czyli powolny wzrost tego pompowanego ciśnienia, a po drugie przeładowywanie, tak zwany overboost, czyli zmierzone ciśnienie do ładowania przekraczałoby to, co jest zadane w mapie. Warto też tu, myślę, tutaj wtrącić, że to, co my diagnozujemy w logach, to jest jedno. Z drugiej strony warto też by było organoleptycznie sprawdzić, czy ta turbina jest w dobrym stanie. Bo tak, wszystkie parametry zadane w logach turbina może utrzymywać poprawnie. Może dobrze pompować się, nie może je stabilnie utrzymywać i tak dalej, ale z drugiej strony może na przykład pluć olejem, nie być szczelna i to będzie oznaczać, że ona tak naprawdę nie jest w idealnej kondycji. W tym momencie myślę, że też warto Was odesłać do kolejnego naszego odcinka, w którym Wojtek mówił o kupowaniu używanej turbiny i tam też całkiem sporo było powiedziane właśnie o takich mechanicznych aspektach, które możemy sprawdzić na przykład wzrokiem. Z mojej strony na chwilę obecną to tyle. W tej chwili już wiecie, czy Wasza turbina przeładowuje, nie doładowuje, a może macie wszystko w porządku. Robert wszystko Wam po kolei wytłumaczył. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.